witam w programie Co na Weekend i zapraszam do zapoznania się z naszymi propozycjami na najbliższe dni. W sobotę 2 lutego nauczyciele z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu zagrają koncert karnawałowy. Odbędą się dwa występy, pierwszy o godzinie 16, a drugi o 18.30. W programie znane tanga, walce, muzyka filmowa i dobrze znane przeboje w nowych aranżacjach. Również w sobotę wszystkich miłośników tańca zapraszamy na pierwsze spotkanie Milonga w Łaskim Domu Kultury w godzinach od 16 do 18. Jest to spotkanie, podczas którego uczestnicy będą tańczyć tylko i wyłącznie tango. Już w niedzielę 3 lutego odbędzie się finałowy turniej z cyklu Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej. Tradycyjnie w zawodach kończących sezon wystąpi 8 najlepszych drużyn w klasyfikacji generalnej po 4 turniejach. Turniej tradycyjnie odbędzie się w hali jednostki wojskowej przy ulicy Mickiewicza. Rozpocznie się o godzinie 13. Zachęcamy do kibicowania. Tyle na dzisiaj w Co na Weekend. Zachęcam do wzięcia udziału w zaproponowanych wydarzeniach i życzę miłego weekendu. Widzimy się za tydzień.